Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Każdego dnia pojawiają się w kaplicy cudownego Twojego wizerunku wierni różnych stanów. Stają przed Tobą przedstawiciele różnych wspólnot. Dzisiaj przychodzą do Ciebie także alumni seminarium duchownego, rozpoczynający kolejny rok formacji. Maryjo, Matko Łaski Bożej, prosimy, abyś wstawiała się za tymi, którzy odczytali głos powołania i w tym roku wstąpili do seminarium. To dla nich nowy czas, nowe doświadczenie i przede wszystkim nowy etap łaski. Czuwaj nad nimi, pomagaj im rozwijać łaskę powołania. Bądź ich opiekunką w chwilach, kiedy będą się pytać, czy to naprawdę moje miejsce. Umacniaj ich w chwilach zmagań i trudów. Mają oni jakby szczególne prawo do Twojej opieki,
czuwaj nad nimi. Przychodzą do Ciebie ci, którzy już trwają na drodze formacji. Wspomożycielko wiernych, umocnij w nich to, co dobre. Prosimy, by coraz bardziej stawali się podobni do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Wypraszaj im wytrwałość, aby nie zrezygnowali w pół drogi. Daj im głęboką miłość do Kościoła, do Ojca Świętego, biskupów, do wszystkich wiernych, by w przyszłości przejęli i ponieśli dalej dziedzictwo Ewangelii. Razem z Tobą, Królowo Apostołów, spoglądamy z nadzieją na diakonów, na tych wszystkich, którzy znajdują się już prawie na końcu drogi seminaryjnej. Oddajemy ich pod Twoją opiekę. Chroń ich przed atakami szatana, wypraszaj im mądrość. Twój Syn mówił, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Maryjo, ucz ich służby i ofiarności. Spraw, by potrafili swój czas, siły, zdolności poświęcić służbie ludowi Bożemu. Matko Kościoła, seminarium tworzy także obecność przełożonych, profesorów i wielu, wielu osób świeckich. Zawierzamy Ci dzisiaj ich wysiłki. Niech będą znakiem Kościoła troszczącego się wciąż o powołania do kapłaństwa. Prosimy dla nich o dary Ducha Świętego, o zdrowie, o pogodę ducha. 25 lat temu gmach seminaryjny w Częstochowie poświęcił święty Jan Paweł II. Mówił wtedy, oto oglądamy tysiączne rzesze młodych, głodnych Boga, wyczekujących pasterzy i duchowych przewodników. Seminarium, doświadczając z bliska tego głodu, musi nań odpowiedzieć. Musi formować kapłanów mocnych, odważnych i świętych, na wzór Chrystusa, utożsamiających się całkowicie z Nim i Jego misją. Nawiązując do tych słów świętego papieża, prośmy dziś Boga za wstawiennictwem Maryi, by nasze seminaria były miejscami takiej formacji, formacji, której owocem są kapłani świadomi zleconej im przez Chrystusa misji zbawienia. Maryjo, Stolico Mądrości, Tobie oddajemy modlitwę wypowiedzianą przez księdza rektora Grzegorza. Wszystkie seminaria duchowne, diecezjalne i zakonne, wszystkie uczelnie wyższe, daj światło Ducha Świętego na rozpoczynający się rok akademicki. Polecamy Ci wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, zwłaszcza maturzystów, którzy w pierwszej grupie przybyli z archidiecezji warszawskiej. Intencje księgi apelowej złożonej przed Twoim obliczem, wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez telewizję Trwam, katolickie rozgłośnie radiowe. Polecamy Ci wszystkich, którzy wpatrują się w Twoje oblicze na szlaku nawiedzenia w parafii świętego Jakuba Apostoła w Krzemienicy w diecezji łowickiej. Pielgrzymów w grupach zorganizowanych obecnych na apelu z Terespola, z diecezji siedleckiej, z Poznania, z parafii imienia Maryi, z parafii Jastrowie, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ze Stęszewa, z archidiecezji poznańskiej, z Baboszewa, z diecezji płockiej, którzy dziękują za nawiedzenie Twojego jasnogórskiego wizerunku. Z Knurowa, z archidiecezji katowickiej, pielgrzymi Ci podejmą całonocne czuwanie modlitewne. Pielgrzymi z Morzynowa Kościelnego, z archidiecezji poznańskiej. Tobie, Matko Boża, oddajemy tych wszystkich, którzy na Twoje 300-lecie koronacji pragną poprzez staranie o nawrócenie stawać się dla Ciebie żywą koroną, wszystkie duchowe dary i wszystkich, którzy włączają się w to dzieło. Tobie, Matko Boża, zawierzamy dziś w sposób szczególny. Modlimy się za naszą umiłowaną Ojczyznę i w obronie życia. Niech wszyscy ludzie dobrej woli na polskiej ziemi usłyszą słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I niech te słowa zmobilizują nas do wielkiej odpowiedzialności za świętość życia na naszej polskiej ziemi w całym świecie. Tobie to oddajemy w tajemnicy zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit, vous entrailles béni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Jubileuszową modlitwę wdzięczności za 1050 lat wiary na polskiej ziemi dziś w naszym imieniu wypowiedzą klerycy z Częstochowy Damian i Bartosz. Boże Ojcze nasz, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną, i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii teraz i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Ci, Jasnogórska Matko Kościoła, za zakończoną pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka do Gruzji i Azerbejdżanu. Dziękujemy także za wszystkich, którzy w miesiącu październiku biorą do ręki różaniec, zwłaszcza za jasnogórską rodzinę różańcową, za ten dar modlitwy, który w tych dniach przynieśli tutaj na Jasną Górę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Królowo Różańca Świętego, Królowo Pokoju, Królowo Polski, ksiądz rektor Grzegorz Szumera pobłogosławi nam na zakończenie apel. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Z dawna Polski tyś królowa.